Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Venom Lazarus i witam, kochani, witam w pierwszej części serii Ultimate Mod Survival 2. O, drzewo. Zespawnowałem się w bardzo nietypowym miejscu, czyli na małej wysepce gdzieś na oceanie. Garflands. Nie pamiętam, to jest z Ultimate Mod, nie Ultimate, tylko to jest... O Jezus, jak ten mod się nazywał? Zorespawn, dziewczyny. Nie pamiętam, chyba kwiatek jakiś się dawało im, żeby, że tak powiem, dziewczynę zapoznać, poderwać. No cześć. No co jest? Ale no wszystko dobrze. Jak zauważyliście, jest tym razem bez żadnego texture packa, ze względu na to, że rozmawiałem z paroma youtuberami zagranicznymi, jak oni to robią i tak dalej, i doszliśmy do wniosku, że jednak... brzydkie masz ubranko, jakieś takie super kolorowe. Przebierz się. Ponieważ jest tu tyle modów, tyle twórców modów, że tak powiem, męczyli się, żeby stworzyć fajne teksturki, no nie będziemy im ingerowali w to. Między innymi biomy planty, więc zostajemy przy... What the fuck? Przy standardowym teksturpaku. Nie przejmujcie się, będzie fęsi, jak ja to mówię. Kochani, po pierwsze, ta paczuszka jest dostępna na Technic Launchera. Pod filmikiem znajdziecie instrukcje pod tytułem, tak, filmiki instruktażowe dla premium i instruktażowe dla non-premium oraz nazwę paczuszki, którą należy sobie wrzucić. Po prostu dla tych, co mają premium, ściągają sobie Technic Launchera i wrzucają nazwę i od razu mogą ściągnąć i grać. Oczywiście, kurde, ja tak gadam, a ja tu życie już... Burza idzie? Właśnie, mamy moda Weather, który odpowiedzialny jest za tornada. Ustawia się go w ten sposób, że Escape i tutaj mamy konfigi. Cloudstorm. Weźmiemy sobie... ustawmy jakoś... Poczekajcie, preference, block tutaj jest low, dobra. Żeby nie za często i na początku, żeby mi nie niszczyło rzeczy, weźmiemy sobie trochę drewna. Dlatego, że na tym świecie gdzieś, wiem mniej więcej gdzie, mam domek pobudowany. Zrobiłem to poza odcinkami ze względu na to, że stwierdziłem, że za dużo czasu nam zajmuje budowanie domów, a mam taki fancy przez kilka dni budowałem. To nie jest tak, że wiecie tego. Okej. Okay. A co jest to? Aha. Co to jest to? Nie rozumiem, dobra. Mamy drewienko, workbencha właśnie miałem sobie zrobić. Zrobimy sobie łódeczkę, ponieważ jesteśmy otoczeni przez wszystkość. Tak samo dostaniecie na dole koordynaty, tylko Sida. Czekajcie, w którą stronę ja muszę iść, żeby dotrzeć tam, gdzie chcę? Kurna, burza idzie. Ja wam mówię, że idzie burza. W tą... I 260... W tam, tam po skosie. No dobra. Mamy to od cholery modów, kochani, więc jest to ciężka dosyć paczuszka. Czasem może zlagować. Zaraz zobaczycie, czemu. Mamy od cholerki stworków, różne... znaki zapytania na map, minimapie. Właśnie, minimapę sobie przerzućmy. Option. Gdzie tu jest? Top right. O, tu chcę. A, i druga sprawa, którą zawsze trzeba zrobić na początku w tym przypadku, to jest option. Controls. I teraz tak. Wszystko, co ma cewy wywalić na coś innego, nie wiem, ne. Dlatego, że pod C... Nie wiem, weźmy B. Nie. Już jest. Kurczaczek. Widzicie, to jest tak jak... No nie wiem, no... K. O. Gameplay. Crafting grid. Nie chcę. O, H. Dobra. Toggle skills. O, i teraz czy to działa?
działa. Ponieważ w Ascent of Ascendation, czy jak to się nazywa ten mod, mamy tutaj skille do zdobywania. O, za podróżnika już dostałem. Słyszałem. Wow! Tam się coś zbierają chmury, widzicie? Więc spadamy stąd. Poza tym głodek mnie będzie zaraz zmęczył. Jakaś wysepka. Jest naprawdę bardzo niebezpiecznie, kochani, tutaj. To jest tak niebezpiecznie. Poza tym ja nie oszukam was. Jeżeli stwierdzę, że 90% ja pozapominałem z tych modów, no z wyjątkiem wiadomo technicznych. Papuga? Papugi? What? Co się stało? Aha, jestem level podróżniczy. No dobra. Myślicie, czekajcie, wiecie co? Róże widzę. Czekajcie, ja, jest pewien patent. Jest pewien patent. Czekajcie, rozwalmy tą łódkę. Dobra, dajcie patyki. Musimy sobie jakiś miecz zrobić. Jedyna rzecz, którą podejrzałem, bo gdzieś tu widziałem kwiatka. O, jest. Dobra, co? Aha, jak patykiem nacisnę. Dobre, dobre, to jest podpowiedź. Dostałem jakiś level, coś? Ojoj, ała. Jeszcze jeden kwiatek potrzebuję. Cholera, jak na złość. Oj, tam się coś zbiera, jakiś huragan. No nie taki koniecznie, kwiatek miał być. Co to jest? Stinky bug. O! Nie! Ja skądś cię znam! Ja cię skądś znam! Odejdź! Odejdź! Paszułon! Psik! Kurde. No nie ma kwiatka. No zobaczcie, jednego kwiatka potrzebuję. Ponieważ z popi możemy stworzyć miecz. Miecz różany, jakkolwiek to nazwać. Jest tam! Jest tam, jest tam. To będzie nasza obrona przed. Ojej, to nie jeden. Jakaś. To jest popi popi. Musimy mieć jakiś miecz, cokolwiek. Kurde, bo. Z jakiego moda to jest? Zo Respawn. Time to strike. Bardzo fajnie. Dobra. Łódeczka. I zjeżdżamy stąd, bo tu się robi naprawdę niebezpiecznie. Wiecie co? Może napadniemy od razu na tych piratów. Chociaż nie czuję się za dobrze, jeżeli chodzi o. Mrówki. O. Woo! Dobra, czekajcie, co to jest? Tropicraft. Jest Tropicraft. Tak, kochani, jest Tropicraft. Będziemy mieli Tropicraft, tak. Jest dużo. What the fuck? What the fuck? Co to za dźwięk? Jezu, ja się boję po prostu. Ci, co testowali paczkę, powiedzieli, że cholernie piekielnie trudna, więc na początku szczególnie. No dobra. Widzicie co? A! Stój, stój. Może jedzenie będą mieli. Zatrzymasz się. I tu trzeba bardzo uważać na wodę. Aha. Macie jakieś skrzynu, nie? Oj, te chmury mi się nie za bardzo podobają, kochani. Słyszę zombiaki. O, shit! Jest, kochani, mod tutaj, który. Wiecie co, tu nic nie ma chyba, nie? Oczywiście nie mam kilofa. Tam jest szkielet, tylko kurde. Czy to jakiś nawiedzony, ale. Wait a moment! A tu nie powinno być czegoś? Oczywiście Chocolate Quest też jest, tak jak obiecałem. Właśnie to jest łódka z Chocolate Quest, ładnie się spełnia. Nie ma nic, kurde, no. Miałem na. A czekajcie, tu. O, nie dam się zwieść. No proszę cię, żadnych skrzyneczek. Zobacz, nie straciłem życie. Dobra, płyniemy dalej. Jest łódka! Zarąbista. What the fuck? Co to jest? Co się stało? Co? Do podróżnika dostałem. Ja w ogóle widzę tu jakieś skille, czego nie za bardzo czaję, o co chodzi.
Tak jest. Czym ty jesteś? Boli. Jezu, to bije. What? You have got fortune without the help the sorcerer's carrying knight. Sourcing tonight. Jezus Maria, to bogowie nie chcą mi pomóc. Jesus. Jak to się wyłącza? Czekajcie, bo ja nie wiem, jak ja to zrobiłem. Jak ja to zrobiłem? Dobra, w ten sposób. Oj, te chmury nie są. Tam też coś jest. Rany boskie! Co tu się dzieje? A ja oczywiście zapomniałem o tym, żeby pomyśleć jeszcze może o jakimś kilofie, coś. No dobra. To jest coś świetnego. To jest z moda... Ej, wolniej, 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 wolniej. Skręć! Czemu nie chcesz skręcić? To jest... Jezus. Czy... Zaraz, zaraz, ogólnie to jest z... No proszę cię, ruins! Czemu to badziewie nie chce skręcać? Aha. Dobra, już wiem, ogarnąłem. Znowu coś dostałem. Dziwne odgłosy jakieś, kurde, dobra. Kim ty jesteś? Undead. What? Jeden hit? Really? A dlaczego się urodziłem bez... Znowu no... Oj... Tak, to jest burza. Nie chcemy, żeby tu przyszedł jakiś huragan. Shit! Ratuj mnie, pająk mnie chce zjeść! Czekajcie, do lawy, do lawy, do lawy, tu jest lawa. Padnie. No really? Będę cię bił łapą? Się zastanawiam tylko, czemu ja swojego skina nie mam. Dobra, jestem Steve. Miło mi. A przed chwilą miałem. Dobra, wiecie co? Tu coś łazi na dole. Nie chcemy tego spotkać. Ja wiem, że w nocy się nic nie powinno robić, ale... Możemy się tepać oczywiście, nie ma problemu, ale ja nie będę się tepał, bo to jest cheat. Co to za odgłosy? Trochę patyków. Cicho tam. Może tego Deadminera nie będzie. Boże, trafiłem jakiegoś... Ale co robił martwy górnik na oceanie? Może to platforma wiertnicza? Wow. Od razu, kochani, mówię, tak jak wspominałem, 10% ja nie wiem, o co chodzi, bo jest Divine RPG, ale jest trochę zmienione. Tak samo jest Ascent of Ascension, czy coś takiego. Jest mega zmienione. Niestety nie mogliśmy używać Journey Map. Tylko tą mapę, no jakoś przeżyjemy. Dlatego, że Journey Map jest zakazane do modpaków publicznych na techniku, więc no niestety nie mogłem. Natomiast co jeszcze? Co jeszcze? What the fuck? Kurde, co tu się dzieje? Siódmy level podróżnika, czyli co, będę szybciej biegał? Co jeszcze mamy? No mamy od cholery, techniczne mody mamy. Mamy Applied Energetics, który będę się starał jak najszybciej zrobić, czyli komputerek, gdzie będę mógł itemki trzymać. Tylko pierw dotrzyjmy do tego cholernego domu. Nie, 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 nie. Skittles! Dobra, a wiecie co? Wyłączmy to sobie. Delayed. Aha. Jest moja łódka. Jakiś duch jest. Ciekawe, moje itemy pewnie pod wodą. Nie! 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 Fuck! No! Może z tej? Dobra. Łódka! Kurde, co ty robisz? Sterowanie tą łódką jakoś dziwnie idzie. Dobra, hamuj. Dobra, 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 dobra.
Może ten... Aha! Nie. Tam jesteś, dobra. Co tu mamy w skrzynce? No niewiele, jakiś... Dostaliśmy... Niedobrze. Wiaderko. To tutaj zostawmy otwarte. Uh-oh. Ała, 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 ała. Dobra, znaleźliśmy jakiś smite. No change in revalue. Co to jest? Strange ring block. Dobra, jakiś... Coś mamy. Iron helmet. Mamy stalowe... buty. Znaczy spodnie. Tylko kurczaki. Chyba, że... Elektryka... Czy z electrical steel ja mogę zrobić miecz? No proszę, ja was. A, shit. Ender perły. A z dark steel, czekajcie, czekajcie, z dark steela chyba się da. To byśmy mieli miecz. Jezus! Nie strasz, kurde, koleś. Jest! Dobra. Fak, fak, tebie są kiepski. Ile on daje obrażeń? 6, ale... Ha? Chodź tutaj. No, akurat musiał stanąć... Zdjęty. Jakiś... Co to, duch był w ogóle? Co to jest? To zobaczymy później. Boże. Czy jeszcze coś jest złego, co chce mnie zabić? Ja szybko zanurkuję, może... Może gdzieś tu? O, kościotrupek leży, jest. Jakieś odgłosy. Ała. To nie może być prawda. Niech mnie, kurde, ściśnie coś. No nie, drewna mi zabraknie w tym tempie, no. Będę płakał. Normalnie. Czekajcie, jeszcze jedno drewienko. Nie chcę tu być. Utopiłem się, rozumiecie? Utopiłem. Dobra, czekajcie. Damy radę jeszcze. Mam nadzieję... Ojej, mam nadzieję, że się tam coś nie zespawnuje. Dobra, gdzie jest mój trupek? Tam jest, Last Death. Jest mod, bardzo fajny mod. Jak widzieliście, jak umrzemy, to w miejscu śmierci wszystkie nasze itemki zostają w takim trupku. Możemy go kliknąć gołą ręką i możemy zebrać wszystkie itemy. Tylko jest jedno małe ale. Tego trupka można rozwalić. W sensie on ma jakieś swoje życie, czyli jeżeli coś walnie nukę jakąś albo jakąś bombę, no to, to po itemach, no. Pada. Ta pogoda średnio mi się podoba. Oczywiście jest zmieniona pogoda nawet, bo mod weather zmienia, ale te czarne chmury średnio mi się podobają. Mam nadzieję, że tornada nie będzie jakiegoś, albo trąby powietrznej. A the ancient unrest is over for now. To starożytni poszli spać? A, że odpoczynek, czyli... Aaaa! Oni chyba się zamienili w duchy. Co tam jest jeszcze? Jezus Maria, ile tych mobków. Dobra. Pytanie za milion punktów, czy coś ładzi na tej platformie? Wolałbym nie. Okej. Okej, dobra. Dobra, uwaga! Tam są nasze rzeczy! Więc szybciutko, 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 szybciutko! Kuźwa, szybko! Utopię się w tym tempie. Już ginę! SMS przyszedł. Cholera, nie zdążę, no.
Cholercia. To przez tego SMS-a, no. Dobra, kochani, zaraz się spotkamy na miejscu. Jestem z powrotem, kochani. Zajadam rotem flesza, bo umieram z głodu. Oczywiście mi wywaliło i w ogóle wszystko fajnie. Bo mi Windows zaczął się aktualizować. Windows 10, zarąbista rzecz. Przejrzałem te skrzynki, zarąbałem nawet jedno łóżko i powiem wam, w tych skrzynkach różne ciekawe rzeczy były. Najbardziej się cieszę z tego i z tego. To są specjalne rzeczy, które dopiero później, właściwie możemy to założyć, dopiero później zobaczycie, o co w tym chodzi. Ale teraz... sęk w tym, że tu nic więcej nie ma, ja się boję, bo tak... Są statki, ale mogą być piraci, a ja jestem tak ubrany, że wiecie co ja sobie mogę zrobić? No, jak zacznie strzelać, to po mnie. Zresztą nie wiem, po co ja wtedy na ten statek poszedłem. Czekajcie, może w piecykach coś? O, właśnie. Piecyk, piecyk, powiedz, że... No nie, no. Dobra. Kontynuujemy nasz cel. Gdzieś jest łódka? Kurna, wszystkie... O! Czy... Można? Można to... Wow! Dynia chciała mnie zabić. Dobra, zgodnie z koordynatami, których nie widzę... Shit. Dobra, weźmiemy mapę. Muszę płynąć w tą stronę. A płynę w którą? Totalnie w złą. Czyli w tą, dobra. Teraz jak płynę? Tak, czyli tam musimy płynąć. O tam, tam, tam. Jak znalazłem jakąś dziwną, nie wiem, Sacred Rubber Sapling. Sadzonka gumowa? Gumowego drzewa? Święta. Dlaczego kurde święta, to ja nie mam zielonego pojęcia. Nie, no proszę, nocy... Widzę jakiś ląd. Przyznam szczerze, nie znam tych terenów, no one nawet, one się teraz odkrywają. No tak, znowu bogowie mi nie pomogą. Night falls on the world. Czy ty jesteś atakujący? Czy ja mogę wysiąść tutaj? Łódka, wracaj, no. Atakujący, wiecie co? Mam pomysł. Zadziała ten patent? Ha! Zadziałało. Dobra. Łódka! What? Za co ja znowu dostałem... Co to tam pu... Dobra, nie wiem co to jest, ale jakieś dziwne ma ikonki pod nad sobą, więc ja... Jakaś ryba? What the fuck? Nie chcę wiedzieć nawet. Spadamy stąd. O, tam jest jakaś buźka. Jesus! Czy to jest druga łódka? Tak! Znowu będą skrzyneczki, a jak są skrzyneczki, to może będzie i jedzenie. Czy ja dobrze płynę? Oczywiście, że źle. Muszę tu płynąć. Przecież wiecie co? O, tu jest gdzieś na... O, tu dom. Czekajcie. New waypoint. Dom. Done. A nie, no to dobrze płyniemy. Fajnie te waypointy. Dom jest, że tak powiem, wybudowany, słuchajcie, z normalnych, minecraftowych, podstawowych rzeczy, więc rewelacji nie ma, ale jest ładny, bardzo mi się podobał i chciałem go... rozwalić łódkę chciałem. O, shit. Dobra, mam jeszcze drewno. Jest dobrze, spokojnie, spokojnie, jest drewno. To jest bardzo ważne. Dwie głowy. Właściwie, czy mi potrzebne te głowy? W ogóle co ja tutaj mam? To mi na razie niepotrzebne. Kompas też nie. Papier w ogóle mi niepotrzebny. Czekajcie, co tu mogę jeszcze zostawić z takich rzeczy? Płytę sobie wezmę, bo lubię płyty, wiecie. Sadzonka mi niepotrzebna. Głowy też nie. Przynajmniej na razie. Dobra, już jest lepiej. Co tu jest? Książki. No weźmiemy książki. A noż widelec będziemy robili, później enchanting jakiś albo coś. Wow! Weźmiemy. Znowu jakaś święta sadzonka. Ja nie rozumiem tego. O! Kilof! Dziękuję! Kijowy, bo kijowy chestplate! Dziękuję! Lepszy kilof?
No nie wiem, który lepszy, ale jakiś mamy. Hełm. Taki sam jak stalowy. O. Jakieś gumowe buty i siekiera. Czy siekierę chcemy stalową? No weźmiemy, ale tylko. Czekajcie, to wywalę, to załóżmy. Czy te. Nie wiem, po co są te buty? Wyglądam jak debil w zielonych butach. Myślałem, że może wiecie, że ochronią mnie przed upadkiem albo coś. Okej, łódka. Projekt łódka. Dobra. Jeden craftbox. Łódka. Craftbox tu zostawiamy. To co, płyniemy? Dalej. Dalej. Jakiś dziwny zwierz tam na górze. Nie no, dzisiaj tyle już razy na początek, że tak powiem, zaliczyć zgon, to tak niefajnie. Ale sami widzicie, tu wszystko chce mnie. Motylek? Tu wszystko chce mnie zabić. Palma. To już gdzieś te okolice. Ponieważ wybrałem dosyć ciekawy biom. What are you? Co się stało z łódką? Nie, troli nie chcemy, dobra, ale już jesteśmy przy tym. Przy miejscu docelowym. Czy wy chcecie mnie zabić? Co, czym wy, kurde, jaszczurki? No dobra, dobra. Wow! Wow. No i powiedzcie, że to nie jest ładne, nawet bez żadnego tego. Tekstur paka, to jest po prostu piękne według mnie. Coś mnie chciało zjeść? Jezus. Zjedzmy coś, właśnie. Taka bieda. Ładnie tu jest, dobrze. Czym ty jesteś, baby boy? Nie! Odejdź! Co to jest? Coś trzeba wyrzucić. Copper coins. Ale to z czego? Jest Advent of Ascension. Dobra, czyli to jest tego moda. Czekajcie, następne to chyba zjemy te. Jaki duży statek! Wow. Ach, to chyba jest. Wow. To chyba jest. Tak. Czekajcie, to sobie zaznaczę szybciutko. Co to jest? Bubr. B. Statek. Zaznaczmy, a niech będzie niebieski. Panie Bobrze, co pan robi? Nie mówcie mi, że bobry niszczą. Tropika. Tu jest zło, ja stąd idę. Naszym głównym zadaniem dzisiejszym. Idę sobie stąd. Słyszałem piłę spalinową. Jezus Maria. Cholerny głód. O, udało się trochę. Nie zatruć. Czy te kraby mnie atakują? Proszę nie. Dobra, nie. Nie zaatakował mnie. Chryste Panie, gdzie my jesteśmy? Bardzo ładnie tutaj, no powiedzcie, że podoba się wam. Zobaczcie, pełno kwiatków, pełno osobliwości. Wulkany, tak, wulkany też z Bioplanty to są. To nie są. Nie mamy tutaj tego moda, co osobno jeszcze wulkany by spawnował. Ale. Aż stone. Aż blok. Czekajcie, aż. Czyż z tego coś można. Nie, tylko ozdobne, ale ładne, ładne, podobają mi się. Za 900 metrów dom! Brązowe mrówki. Brązowe chyba nie gryzą. Jesus, ja nic nie pamiętam, kochani, z.
o respawna czy jakiegoś innego. Oto tutaj, dobra. Teoretycznie ciekawe, czy tropiki, bo ja chciałem w tropikach zamieszkać, dlatego dom się nasz znajduje w tropikach. Dziwnie tak zaczynać podróż do domu. Znaczy, serię od podróży do domu. Ze spawnu. Ale. No dobra, ale jest ładnie, jest ładnie, jest wszystko. Na razie nie widzę za bardzo mobów złych. Nie zdążyły się zespawnować, dzięki Bogu. O Jezu, tam już coś jest, widzę. Jak ładnie. No jest to naprawdę ładnie. Te lasy mangrowe bardzo mi się podobają. To jest jeden z moich ulubionych biomów Bioplanty i powiem wam, że dlatego tutaj wybrałem, żeby się zatrzymać. Tu lawa spływa. Uuu, pali się tam, ja nie chcę spłonąć razem z drzewem. Odejdź! Krab. Krab, dobra. To małe badziewie to mogłoby mnie zabić. O, jakie ładne. Kroton. Pięknie tu jest. Tu jest pięknie, po prostu. Och i ach. Pójdziemy tędy, tędy chyba bezpieczniej. Dobra. Poza tym. Żaden texture pack nie odda tak dobrze i wiernie tutaj Bioplanty i tak dalej, dlatego się zdecydowałem bez. Idziemy do domu. Jezus, ile zła tu widzę. O nie, 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 nie,
powiedzmy. Fuck, znowu lawa. I tu lawa, no tak, w końcu pełno wulkanów. Shit. Czy może byśmy to mogli ominąć, te potworki? Te baby busze. Goni mnie! Odejdź. Odejdź, gnojku jeden. Nie! Dobra, mamy jakąś zbroję, jest dobrze, musimy przekroczyć wulkan. O, jakiś grzybek. Tropicraft mushroom. U, jakaś brzydka woda. Jak to zrobić? Jak się tam dostać? Dom jest za górą, za wulkanem. Mapa. W prawo, dobra. Żaba. Spalicie się, kochane. To takie, nie wiem, gorące źródła, tak? Na cerę, dobre. O kuźwa. O cholera. Tylko nie ten straszny stwór. Mam jakieś klocki. Czekajcie, drewno. Może debil tam spali się. Okej. Z tego co pamiętam, ten smok to nic przyjemnego. Dobra, pójdziemy sobie tędy, niech oni... No skubany w lawie siedzi i nic mu. A, one ten... Aha! Cześć! Cześć, dziewczyno! Próbuję ją zabić. Dobra, skupcie się na sobie. Ja potrzebuję łóżko. Może tu? Ojoj. Naprawdę jest strasznie. Zepsute mięso mi się kończy. No nie, no 450 metrów dom, no. Dobra. Tu są, tu jest zło jakieś, widzę już. Czym ty jesteś? Nic nie widzę! Co to za kółka? A, to pewnie efekt. O, chodzę szybciej.
Nowy efekt. Fajnie, podoba mi się. Au. To są nietoperze, czy co to kurde jest na mapie? Zresztą nie będę pytał, spadam stąd po prostu. No powiem wam tylko tyle. Wszystko fajnie, ale jestem głodny. Trzeba zacząć uprawiać szybko ziemię i to bardzo szybko. Okej, ładnie tu jest. To jest naprawdę ładnie. Jeszcze ten wiaterek. Bryza. What the fuck? Taka trochę dziwna ta bryza. Co to, huragan idzie? Dobra, ostatnie... Czekajcie, może gdzieś jeszcze jakieś żarcie znajdę po drodze. No przecież Bioplanty miało takie... a to co to? Nie wiem, co to jest. Bioplanty miało różne krzaczki, natura też. Właśnie to natura bardziej, mod. Dające żarcie. Już biegać szybko nie mogę. Czy ja to mogę zjeść? Hibiskus? Kurde, czy mogę kwiatka zjeść? Nie mogę. Wow! Divine RPG... Ojajaj. Jakieś dziwne żółte drzewo. Kurde, gdzie ja się pobudowałem? Po cholerę! Jeszcze spadłem. Cudownie. Ostatnie znaleźne jabłko. Coś mnie zaatakowało. No co z tym absorption, aha. Myślałem, że regen jeszcze będzie, a to nie. Dalej się nie da z tym domem. Ten odcinek będzie trwał mega długo. Dobra, kochani, w międzyczasie, jak będę już docierał do domu, przypomnę. Pod filmikiem macie link do Technic Launchera strony, gdzie możecie znaleźć moją paczkę. Oczywiście i link do filmików instruktażowych, jak sobie poradzić z Technic Launcherem, chociaż jest to proste, ale pomyślałem, że jednak jeżeli ktoś będzie miał wątpliwości, to wiecie. No. Okej, okay, jest dom! Jest nasz dom, jest zombiak! To już jest dobrze, będzie mięso. Zombiak, tu! Jest! Jedno mięsko! Wchodzę do środka. Ładny dom mamy, co? Pobudowałem. Taki, oczywiście zarósł mi trochę, widzę, ale... w stylu... elfickim. Cześć, krabik. Ty mnie nie chcesz ugryźć, prawda? Dobra, jesteśmy w środku. Witajcie w środku. Jest pusto jak cholera. W środku z tej strony jeszcze ładniej. Mały gnojki! Nie wychodzę na zewnątrz. Nie! Co to jest? Zatruło mnie. Shit! Mam nadzieję, że na górze nic mi się nie zespawnowało złego. Oj. Tak, kochani, mamy piękny dom i... O, jaki fajny sufit zrobiłem, nawet nie pamiętam już. Dobra, moja sypialnia będzie tymczasowo tu. Dobra, kochani, mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie i co, trzymajcie kciuki za mnie, żebym przeżył. Więc hejka i do następnego!